Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie przyjrzyjmy się kolejnej spółce z GPW. Tym razem będzie to spółka Stalprofil. O tę spółkę zapytał jeden z widzów i pytanie polegało na tym, jak to możliwe, że spółka, która zwiększyła przychody netto, zdaje się o 700%, mm. od pół roku straciła mniej więcej 20% wyceny. No i w tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Przekażę Wam moje myśli, powiedzmy, dlaczego to być może jest uzasadnione. No i oczywiście przejdę przez analizę fundamentów DCF. No i może na początek trochę o profilu firmy powiem. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część. No, i pokrótce teraz wspomnę, czym zajmuje się grupa kapitałowa Stalprofil. Profil. No jak nazwa wskazuje, stalą. No i mamy tutaj centrale, czyli Stal Profil SA, potem oddział, czyli tutaj mamy napisane wprost Handel Wyrobami Hutniczymi. Czyli oni de facto nie produkują, tylko handlują. No i mają też Izostal SA, 60% udziałów. No, i tam jest handel i produkcja jakiejś izolacji. Tutaj też jest STF, dystrybucja, ale to jest z tego, co widziałem, no, prawie że pomijalny wkład generalnie w wyniki. No, i tutaj produkcja i montaż konstrukcji stalowych. Także generalnie są dwa segmenty: to co tutaj wspominają: dystrybucja i przetwórstwo wyrobów hutniczych. No i infrastruktura, czyli to, co robi ten oddział w Zabrzu, z tego co rozumiem. No i dalej, tutaj, jak ktoś jest zainteresowany spółką, polecam sobie tą prezentację za 20 rok obejrzeć. Zostawię link. W opisie. No, i tutaj jest też parę ciekawych rzeczy. No, i e, niżej, jak e, spojrzymy na e, kolejnych slajdach, no to na jednym z nich mamy już, e, powiedzmy, pierwszą wskazówkę. Co się stało, że kurs m, tej spółki, no, bardzo mocno e, poszedł do góry e, jakoś na początku 2000. 2021 roku. No i tutaj mamy podobną sytuację, nieco jak w sytuacji w JSW. No i tam generalnie wyniki były determinowane przez ceny węgla globalnie na, na, na całej powiedzmy Ziemi. Na rynkach ceny węgla rosną, wtedy JSW też jest w stanie drożej sprzedawać swój węgiel i COX. No, i wtedy zarabia, no tutaj mamy podobnie. Jeżeli stal, ceny stali rosną, no to też ta spółka może wtedy wyciągać większe marże. No i tutaj mamy właśnie pokazane wprost, że różne jakieś pręty czy, czy inne blachy generalnie poszybowały ceny do góry, tutaj o 48-50, tutaj nawet jakieś blacha gorąco walcowana proszę, 110%. Do góry. No także moim zdaniem, tutaj będzie nieco analogiczna sytuacja. No, tutaj dalej, no mówię, nie będę wszystkiego po kolei czytał. Jest też istotna, z mojego punktu widzenia, ciekawa informacja na sam koniec o dywidendach. No i to może do tego wrócimy później, ale moim zdaniem to jest dość ciekawy przypadek. Tutaj też warto wspomnieć, że największym Akcjonariuszem jest Acerol Metal SA i to jest, z tego co wiemy, największy producent stali ogólnie na świecie. No i drugim największym jest Związek Zawodowy Solidarność, w tym właśnie, w tej firmie, i łącznie mają powyżej 50%, także. No, generalnie jest to spółka w zasadzie kontrolowana przez no, ten Arcelor, cały razem ze związkami zawodowymi. No, dość ciekawa sytuacja. Nie, nie wiem, czy to jak znacie jakieś inne przypadki. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. No i dalej możemy spojrzeć właśnie na tą wycenę. No, gdzieś tam w 2017 roku oscylowała około 15, potem no, stabilnie dość spadała. No, i ten COVIDowy spadek potem odbiło, i na początku, właśnie tego 2021 roku, solidnie w górę. No, i później też powoli traciła na wartości, aż teraz ustabilizowało się mniej więcej od jakiegoś tam kwartału, czy prawie dwóch kwartałów na poziomie w granicach 10. No i teraz, co widzimy w income statement. No, w długim terminie naprawdę solidne wzrosty. Od 2006 roku w zasadzie potroiły się przychody. No, ale tutaj już widać od 2018 roku raczej no, bliżej stagnacji niż, niż jakichś solidnych wzrostów. Ale co warto zauważyć, w ostatnim roku, właśnie tym, który tutaj nie jest ujęty, te ostatnie 12 miesięcy, mamy bardzo, bardzo mocno podniesione. Marże. No, i to świadczy o tym właśnie, że tutaj mamy znaczący wpływ cen na rynkach, co powoduje, że oni właśnie mogą sprzedając w zasadzie tyle samo, uzyskiwać większe ceny, po prostu większą część, większą działkę zatrzymują dla siebie. No i to samo tutaj z działalności operacyjnej. Tak samo, no, prawie tutaj czterokrotnie. Wyższy ten margines. No i jak spojrzymy na margines zysku netto, no to ta sama sytuacja zazwyczaj było około 1-2, a tutaj nagle 6% w tym roku. No i też, jeżeli spojrzymy na wartość no to rekordowa w ostatnich 12 miesiącach 90 milionów złotych przypomnę tutaj rok temu było 20, no i na tych poziomach to się utrzymywało od mniej więcej 17 roku bardzo, bardzo podobnie, no i są to poziomy zbliżone do tych poziomów powiedzmy przed kryzysem z 2008 roku, no i to samo było później w roku Powiedzmy 10 i 11, nawet lepiej. No i później to jest istotne, żeby zapamiętać. Później to będzie można też pokazać, jak to wygląda w porównaniu do cen stali. Co jest istotne, spółka wypłaca dywidendę od bardzo dawna i też można było przeczytać na tym slajdzie z polityką dywidendową około 20% zysków będą wypłacać, tylko że też warto zwrócić uwagę, że to nie są te zyski, które tutaj są. Wykazane na sprawozdaniu finansowym, tylko dywidenda jest wypłacana z zysków jednostki dominującej, czyli nie będzie to z całej grupy kapitałowej, tak jak tutaj mamy pokazane te zyski, tylko będzie to sam nas, nasz stal profil, i tam też właśnie na tej prezentacji, może jeszcze raz pokażę. Tutaj nie mamy za 20 rok zysku netto 20 milionów, tylko mamy niecałe 14, i od tego tem mniej więcej 20% liczą i to wyszło 16 groszy na akcję. To jest też warto. Zapamiętać. No i tutaj też no właśnie to, że 20% wypłacają, to bardzo fajnie, bo nie jest to za dużo. To jest taka bardzo umiarkowana dywidenda, która no de facto powoduje, że jeżeli spojrzymy na cenę akcji, no to jest to dość niska stopa wypłaty dywidendy, ale jest bardzo dobrze pokryta ta dywidenda w zyskowności, czyli oni nie zaciągają długu po to, żeby wypłacać dywidendę, tylko normalnie z działalności finansują. I starają się utrzymywać właśnie w, w granicach tych 20%, co też moim zdaniem jest istotne, ale do tego dojdziemy później. No tutaj możemy spojrzeć na bilans w ujęciu kwartalnym. I tutaj co widzimy? Przez wiele, wiele lat ta gotówka, no, gdzieś tam w okolicach pomiędzy prawie nic a 20-30 milionów się utrzymywała. No i tutaj właśnie w pod koniec tego roku 20 i wchodząc w 2021 mamy te poziomy gotówki historycznie wysokie. No, i to cały czas dążę do, do tego samego, że to może wpłynąć właśnie na wysokość dywidendy za 2021 rok. No, i tutaj ewidentnie mają tej gotówki w ostatnim czasie naprawdę sporo. No, i dalej możemy spojrzeć na te, powiedzmy, parametry, to zawsze, czyli goodwill. No, i tutaj prawie tego nie ma. Oni mają prawie miliard w zasobach. No, ten, czyli ten, te 3 miliony to, to są zupełnie bez znaczenia. Dalej, na co warto spojrzeć, no to długoterminowy dług, który właśnie no, jest trzymany na pewno w ryzach i wygląda na to, że jest coraz bardziej redukowany i jeżeli spojrzymy na pozycję net debt, czyli dług netto, no to tutaj mamy 90 milionów tego, tego długu. bo to właśnie to jeszcze może przypomnę, nie wiem, na to wpływa jakby ten, ta pozycja całkowitego długu. No to musimy spojrzeć tutaj na te current portion of long term debt. Czyli to jest 58 milionów, czyli to jest jakaś duża e, pula długu, którą będą musieli spłacić w przeciągu e, roku. Czyli e, ta pozycja, ta pozycja, i e, jeszcze z tego co kojarzę, Current Portion of Capitalism, to tutaj nic nie ma. No, wydaje mi się, że. No, musiałbym sprawdzić, ale no generalnie ta pozycja długu netto wynika z tych wartości po kolei, to jak się dodaje, czyli długoterminowy, pewnie te leasingi. No i w tych, powiedzmy, obciążeniach bieżących też znajduje się pewna część tego, tego długu długoterminowego. No i tutaj też bardzo ważna sprawa oni nie wypuścili nowych akcji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, jak daleko trzeba by wrócić, żeby ten, ta ilość się zmieniła. Także tu bardzo dobrze, moim zdaniem, że nie, nie wypuszczają nowych akcji. Zawsze to, to jest do, dobrze wiedzieć nie potrzebują się w ten sposób finansować. No i no, pf, może nawet trochę szkoda, że nie odkupywali tych akcji, bo całkiem niedawno były naprawdę naprawdę tanio i byłaby to moim zdaniem dobra rzecz, gdyby właśnie w trakcie tego covidowego kryzysu w tych okolicach trochę tych akcji odkupili, no ale z drugiej strony może były to faktycznie na tyle niepewne czasy, że, że nie chcieli tego robić, także no nie jest to jakieś tam powiedzmy oskarżenie czy nic takiego, no jest jak jest. Sytuacja moim zdaniem jest stabilna, jeżeli chodzi... O ilość akcji, i to, to jest też duży, duży plus, albo przynajmniej brak dużego minusa. No i teraz przepływy finansowe. No i tutaj jest taka dość, moim zdaniem, no, nietypowa sytuacja, czy, czy no, taka to jest specyfika powiedzmy tego biznesu, że no, te przepływy finansowe nie do końca mają takie duże znaczenie szczególnie, jeżeli patrzymy na nie kwartalnie. Dlaczego? Ponieważ największe pozycje właśnie to są zmiany no po prostu w zasobach w zapasach. I jeżeli tych zapasów mają dużo, to znaczy, że po prostu obkupili się, wydali gotówkę na Zapasy i to zapasy w tym wypadku, najprawdopodobniej to jest właśnie jakaś stal. Nie są to rzeczy, które się starzeją, one będą sprzedane. Tylko pytanie, po jakich cenach były kupowane, bo jeżeli były kupione bardzo drogo, no to może skończyć się dla nich źle w sytuacji, kiedy ceny stali wrócą na ziemię. A to chyba zaczęło się pomału dziać i może to być właśnie. Ta przyczyna, dlaczego cena akcji zamiast przy takich niesamowitych wzrostach zyskowności zamiast iść do góry, no to ona raczej stabilizuje się na niższym poziomie niż to było historycznie. No, ale od tego zaraz jeszcze dojdziemy do tej, do tej ceny stali. No i tutaj właśnie mamy ten sam, to samo źródło, tylko tym razem ceny stali. No i widzimy wysoki poziom cen utrzymywał się jakoś tam w granicach 2010-11 i później 14, 16, tutaj taki dołek. No, i to samo widać w zasadzie na zyskowności. No 9, 10, 11 rok duże, duże zyski, no potem pomału spadki i 14, 16 na stratach, no i potem od 17 już jakoś te zyski wyglądają. No i tutaj właśnie do 20 roku te ceny utrzymywały się w podobnych granicach jak po, po kryzysie. W 2008 roku. No i tutaj właśnie mieliśmy tą górkę teraz w 2021 roku. No i tutaj tego na razie nie widać, no ale wygląda na to, że będą historycznie wysokie, pewnie jeszcze wyższe niż w 2011 roku te zyski i przypuszczam, że będą sporo wyższe. No ale to, to też zaraz, zaraz sobie pokażemy. Także to, to chciałem pokazać tylko dla. Dla jasności dlaczego mówię, że jest to podobna sytuacja jak z JSW, no tylko tam węgiel determinuje zyskowność, tutaj ceny stali determinują zyskowność. Także nie można za bardzo tutaj dużo wymagać powiedzmy od zarządu, nic nie ugrają, jeżeli faktycznie ceny na, na światowych rynkach będą niskie, to ta spółka też niestety, ale będzie miała problemy z zyskownością. To tak już niestety, niestety jest. No i tutaj mogę Wam pokazać DCF dla tej spółki. No i tutaj jest taki, powiedzmy, pierwszy, pierwsze moje spojrzenie na tą spółkę. No to sobie wpisałem, jakie tam mają na, te, na przepływach finansowych zrobiłem. No tutaj coś strzeliłem, co tam się stanie w tym czwartym kwartale. Nie ma to aż tak dużego znaczenia moim zdaniem, ale niech to będzie, że, że jest 10 milionów. No, ale to potem wam powiem, czemu nie ma aż takiego znaczenia. No w każdym razie, te same, powiedzmy, no, oczekiwaną stopę zwrotu i terminal multiple, co zawsze przyjąłem. No i tutaj spojrzałem, nie mogłem, powiedzmy, oczom uwierzyć, że taka sytuacja tutaj jest. No i to mnie skłoniło tak naprawdę, żeby właśnie. Zajrzeć w te sprawozdania, przyjrzeć się trochę, trochę bardziej tej spółce, no bo było to dość niesamowita rozbieżność, powiedzmy. No, te, potem jak, jak spojrzałem, no to teraz mam znacznie inne zdanie, właśnie z uwagi na ceny stali, które wracają do takich poziomów, jak były już powiedzmy od lat. Od 2017. No, i to powoduje, że moje, powiedzmy, oczekiwania co do przyszłych lat już nie są takie kolorowe. No, i przypuszczam, właśnie, że te, te zyski mogą w przyszłych latach się zmienić. I to mogą się zmienić naprawdę bardzo solidnie. Jeżeli to będzie 20 i potem rosło, no to. Też będzie całkiem nieźle, jeżeli historycznie patrzymy. No tutaj sobie zrobiłem, właśnie skopiowałem te, te zyski netto. No i średnia z tych wszystkich lat to jest 12. No to ciężko powiedzieć, bo, bo były w tym okresie straty, zyski. No tutaj na, na wolnych przepływach finansowych jest jeszcze inna sytuacja no ale jak już byśmy patrzyli powiedzmy na, na zyskowność netto, te 12 nawet, no to i tak 20 i potem ciągły wzrost, to, to też jest dość powiedzmy, no, moim zdaniem optymistycznie, no nie, nie wiadomo, no, tak jak mówię, to nie jest zależne tak naprawdę od tego zarządu, tylko od sytuacji globalnej. Czy ceny będą na wysokich poziomach, czy nie? No tutaj ten wariant, powiedzmy, zakłada, że będą ceny się utrzymywały na obecnym poziomie i e, tak już zostanie przez, przez dłuższy okres, i jakoś tam spółka będzie się e, w swoim pięcioprocentowym tempie e, rozwijała. No i tą stopę zwrotu mamy. No i teraz też e, to terminal multiple. E, patrzyłem sobie, jak to wyglądało do tej pory, i e, jest e, tutaj też na tej. E, e, platformie TIK takie historyczne dane, a propos właśnie ceny do, do zysku, tutaj to jest w przeliczeniu na akcję, no ale to jest ten sam współczynnik. No i historycznie faktycznie ciężko jest znaleźć takie okresy, tutaj bardzo dawno temu były takie wyższe, powyżej 10, a tak, no to. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, naprawdę teraz są bardzo niskie. Koło, koło tych dwóch to jest bardzo, bardzo nisko, no ale to jest właśnie spowodowane tym, że urosły te, te zyski. Wydaje mi się, że mogły tak urosnąć jednorazowo. Także nie jest ta cena do zysku jakaś tak bardzo istotna. No bardziej bym patrzył, co się działo przez te ostatnie lata. No i to jest właśnie tak poniżej, poniżej 10, 7, bliżej 7,6. No i jak tak, takie założenie przyjmiemy, no to ta cena mocno spada, a jak weźmiemy jeszcze pod uwagę ten dług, no to już jest poniżej obecnej ceny. No i teraz, no jak zwykle, jak zawsze w takich analizach. No te wszystkie założenia są tylko założenia i to bardziej też można powiedzieć, że to jest zgadywanie. No nie, ma, nie jest to na tyle stabilna firma, od której w zasadzie wszystko jakby, która trzyma swój los w swoich rękach, no tylko ona płynie na fali tego, co się dzieje z rynkiem i, i z tymi surowcami. Także no ja patrząc na to, tak powiedzmy... Adaptując to pod te, pod te wartości, które teraz mi się wydaje, że są bardziej rozsądne, ale i tak optymistyczne, no to ja póki co nie odważyłbym się inwestować. No, i to też jest po części odpowiedź na to pytanie, jak to jest, że spółka miała takie bardzo, bardzo solidne wzrosty rok do roku, szczególnie jeżeli spojrzymy kwartał do kwartału, roczne. Wzrosty zyskowności, no to to jest, no mówię, tam razy 10 czy, czy lepiej. A cena już nie idzie do góry. No, jedna odpowiedź taka, że cena już poszła do góry na początku 2021 roku. No i wtedy było wliczone, właśnie, że te, te ceny przez jakiś czas się utrzymają. No i utrzymywały się. Dopóki się utrzymywały, no to, to ta cena się trzymała. A jak teraz, jak już spadło niżej, no to jakby ten optymizm nie jest uzasadniony i te ceny wywinowane też moim zdaniem nie byłyby uzasadnione, no ale tutaj też kolejna rzecz właśnie, o której wspominałem, no to jest dywidenda. No i o tej dywidendzie, no to można się zacząć zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to dobra inwestycja w tym momencie, nawet przy, przy takiej cenie około 10%, Złotych, żeby no, chociaż tą, tą dywidendę raz pobrać. Może być to ciekawe, i zaraz się przyjrzymy, dlaczego. Tutaj mamy sprawozdanie za rok 2020, no i wyniki zysk netto. Zysk netto tutaj pokazuje się 27 milionów, a w sprawozdaniach był 21. No i to tutaj widzimy, to jest zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli akcjonariuszy stal profilu. No i to jest te 21, które widzimy tutaj też, proszę bardzo o 21 i 2. I to jest dokładnie ta sama wartość, a tutaj no, ten net income to company, czyli zysk grupy kapitałowej. No i te zyski nie są tak naprawdę istotne, bo jeżeli spojrzymy sobie na, na prezentację, którą pokazywali, na której była Właśnie informacja o dywidendzie za 20 rok, no to widnieje zysk netto o wartości tych prawie 14 milionów. No i teraz, żeby to zobaczyć, to trzeba przejść. Do nie do skonsolidowanego raportu, tylko do raportu jednostkowego. No i tutaj raport jednostkowy właśnie ma wyszczególniony zysk netto z działalności gospodarczej i to jest te 13,9 miliona, właśnie, które było w prezentacji. I z tego właśnie, jeżeli kupujemy akcję stal profilu, to to jest ta wartość, od której trzeba policzyć 20%, żeby mniej więcej wyliczyć, jaka będzie dywidenda. No i teraz z tą wiedzą możemy pójść, powiedzmy, o krok dalej i postarać się wymyślić, jaka może być dywidenda za rok 2021, skoro wiemy, że te zyski były takie duże. No tylko wiemy, jakie są zyski grupy kapitałowej, ale nie wiemy, jakie są zyski samego Stal Profilu. No i tutaj trzeba już właśnie otworzyć raport za trzeci kwartał, żeby mieć jakieś tam pojęcie, jakie te zyski są. No i tutaj, w tym skonsolidowanym raporcie, będzie najpierw na samym początku są wybrane dane finansowe. No i w tych wybranych danych mamy najpierw grupa kapitałowa. No i tutaj w, tym, w tej tabeli mamy zysk netto przypadający właśnie na akcjonariuszy jednostki dominującej, ale później w następnej tabeli mamy już dane finansowe dla stal profilu, no i stal profil ma. Tych zysków 80 milionów. I to jest dość zaskakujące. Ja myślałem, że to będzie bliżej połowy, czy tam, no tak, no bliżej połowy tego, co przypada na akcjonariuszy jednostki dominującej, bo tam przypomnę było chyba 27 milionów na jednostkę dominującą, a 13 chyba z samego stal profilu, czyli w zasadzie połowa. No, a, a tutaj z tego, co, co widzę, to wygląda na to, że oni sami przez te trzy kwartały nazbierali 20, 8, aż 80 milionów. No i to by się nawet się zgadzało, że za te same trzy kwartały poprzedniego roku mieli 10, czyli jeszcze trzy w czwartym kwartale i wyszłoby te, te 13 czy, czy prawie 14, a teraz już jest 80. No i jak policzymy sobie, no nawet niech nie mają żadnego zysku dalej, no to. 20%, 20 z tego, no to już będzie w granicach 17 milionów złotych. A przypomnę, że ta spółka ma ogólnie około 17 milionów akcji, 17,5. I to wtedy oznacza 17 milionów złotych, to wtedy już by wychodziła złotówka na akcję. A złotówka na akcję przy obecnym kursie. To jest dywidenda zbliżona do 10%, jeżeli byście zainwestowali przy takim kursie. No i to jest już dywidenda, moim zdaniem, bardzo, bardzo atrakcyjna. No i tutaj można się zastanowić, czy nie jest to przypadkiem dobry moment jeszcze, żeby zainwestować, albo na przykład inwestować teraz i uśredniać do momentu walnego zgromadzenia. No i na walnym zgromadzeniu powinna być ta decyzja o wielkości dywidendy podjęta, a jeszcze przypomnę, że była taka sytuacja tutaj w tej prezentacji jest pokazana, że te dywidendy były wyższe niż 20%, nawet tutaj w jednym w tym, tym 2008 roku było to jakieś 90%, mimo że nie była to bardzo duża, powiedzmy, dywidenda nominalnie, no to procentowo bardzo duży procent zysków. No i tutaj no można, można moim zdaniem pod tym kątem rozważyć tą inwestycję. Ja jeszcze nie jestem przekonany. Ale będę się będę się zastanawiał. Jeszcze jest parę rzeczy, które musiałbym doczytać. No, ale myślę, że w miarę już odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego te akcje, powiedzmy, no cena tych akcji spadła nieco. No, ona właśnie spadła, dlatego, że moim zdaniem, dlatego, że spadła cena stali. I już te prognozy na przyszłość nie są takie kolorowe jak były. No i w związku z tym, właśnie ta cena już nie, nie leci do góry. Nie można się spodziewać, że nagle jakieś zyski tutaj będą. No przynajmniej. Tak wynika z tych analiz, które ja przeprowadziłem. Najprawdopodobniej teraz jest już, jeżeli te ceny o, może tak powiem, jeżeli ceny stali będą się trzymały na tym poziomie, na którym są obecnie, albo co gorsza jeszcze spadną, no to ciężko moim zdaniem będzie zobaczyć jakieś wzrosty na tych, na tych akcjach, ale no jest właśnie ta druga strona. Być może jest to dobry pomysł, żeby właśnie pod dywidendę. Kupić te akcję. No, pff, tylko na tym też można się przejechać, bo jeżeli faktycznie cena tej stali będzie mocno spadać, no to później zyski będą mocno spadały, a to może też spowodować, właśnie, że cena akcji podąży za, za tymi słabymi zyskami i kurs może znacząco spaść na tyle znacząco, że ta dywidenda wcale nam tego nie zrekompensuje. Także no jest tutaj jak zwykle przy inwestowaniu ryzyko i to niemałe, no dobry moment na, na zakup tych akcji był pewnie właśnie, no może nikt w tym, w tym samym dołku, niekoniecznie można powiedzmy marzyć, że ktoś sobie wtedy nakupił dużo, na pewno ktoś kupił, ale no to mm, ciężko jest taki dołek trafić, no ale przez prawie cały 2020 rok te ceny utrzymywały się dość niskie i wtedy jeżeli ktoś był w stanie przewidzieć, że ceny stali mocną wzrosną, wtedy był właśnie czas na to, żeby, żeby inwestować moim zdaniem. No i od tamtej pory na pewno był już moment taki, że nawet 100% zysku powiedzmy od tych 7 do 15 zł za akcję już już było. Także to z mojej strony tyle. To był taki kolejny ciekawy przypadek, bo mówię na samym początku, yy, aż, aż zanim mówiłem, że, że jak NDCF zobaczyłem, że jak to jest możliwe, że taka wycena, no ale później, no mówię, yy, pogrzebałem, zaciekawiło mnie to i, i doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie to chyba ta, ta wycena obecna jest yy, może uzasadniona, a może nawet za duża. No, i jeszcze raz przypomnę, no ten, ten wariant dywidendowy. Całkiem ciekawa sprawa. No, można można się, się pokusić o taką spekulację. Ja raczej, raczej nie będę próbował. Pewnie znajdę póki co jakieś, jakieś inne miejsce, żeby ulokować kapitał, chociaż faktycznie w ostatnim czasie trochę mam paraliż decyzyjny i, i nie mogę się zdecydować. Na, na żadną z inwestycji. No nic mnie tak nie przekonuje, jak do tej pory przekonywało mnie na przykład Toja za 6,60, albo Dekora tam za, za, za 36 zł. Także no póki co ja, ja się wstrzymam, ale będę obserwował i jeżeli ta cena będzie dalej spadała, no to ten powiedzmy aspekt dywidendowy może być coraz bardziej atrakcyjny albo no powiedzmy, no, ryzyko będzie coraz coraz więcej, coraz bardziej potencjalnie opłacalne. Także to by było na tyle. Jeżeli dotrwaliście aż do końca, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobają takie, takie filmy, jeżeli jakąś wartość dodaną znajdujecie w nich i do zobaczenia w następnym filmie.